klubu Unikus. Chcieli, żeby ich przedstawił troszeczkę. Bardzo proszę, nasz klub, mówią, Unikus działa w trzech sekcjach. Gimnastyka akrobatyczna dla dzieci od 4 lat, aerobik z akrobatyką i samoobrona. Działają przy szkołach numer 52, 84, 185, 258 oraz przedszkolu na Jonym. Siedziba klubu mieści się na ulicy Samarytanki, gdzie również działa szkółka od 3 lat, przygotowująca najzdolniejsze dzieci do występów. Poszukuje klub Unikus resztą sponsora. Może znajdzie po dzisiejszym występie. A więc zapraszam, kochani, zespół Unikus! Thank you.
na dzisiejszej imprezie i zaprosić do wspólnej zabawy w imieniu grupy uników. Pierwszym numerem będzie epizod z życia szkolnego, doskonale wszystkim znany. Czyli co dzieje się, kiedy nauczyciel wyjdzie z klasy, wezwany na przykład do telefonu. Dzieci, nareszcie, nareszcie! Tak, ja to się mam z tymi dzieciakami, nareszcie, nareszcie! Dzień dobry, moje kochane aniołki. Dzień dobry, proszę pani. Dzień, zaczynamy lekcję matematyki. Ja mam powiedzieć, to jest 2 razy 2. 4. 5.
geometrycznej piramidy akrobatycznej. Thank you.
się na naszych treningach. Przepraszam, co pan tu robi? Ja tu sobie będę malował. Ale proszę pana, niech pan spojrzy. To jest impreza. To tak nie można. No panie, mi to stale nie przeszkadza, bo tu zetkiem raz, dwa, trzy i będzie pomalowany. Ale proszę pana, ja to pracuję. Ja to stale, nie bronię. Będzie zabrać tą drabiną. Thank you.
Kwiatka w wykonaniu młodszych kolegów i koleżanek. Thank you.
będzie po obejrzeniu skrzyni, czyli szalonej zabawy Britney Rock'n'Rolla. Podłoże jest bardziej miękkie, ponieważ naprawdę to będzie szalona zabawa, zresztą zobaczą to Państwo za chwilę zaraz sami. Thank you.
Przyznam się, że tak czadowego zespołu jak Unikus nie widziałem. Zespół Unikus, ja chciałbym w imieniu was wszystkich zaprosić cały zespół na scenę. Zasłużyli sobie. Wielkie brawa, zespół Unikus. Wielkie brawa, tak jak możemy. Mocno, tak jest. Oni zasłużyli się na tak gorące brawa. Tam za kulisami, za nich trzymaliśmy wszystkie kciuki, ale rzeczywiście fantastycznie. Zespół Unikus. Ciągnęli swojego trenera, dyrektora Andrzeja Piątkowskiego. To on stworzył ten zespół. Znakomicie. I młodzi, i starsi. Fantastycznie. Wielkie brawa. Hip, hip. Hip, hip. Hip, hip. To dla was. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Życzymy powodzenia. Mam nadzieję, że po tym występie na pewno zespół znajdzie sponsora. Teraz wystąpi zespół, który rok temu zrobił ogromną furorę na tej samej imprezie, która odbyła się tym razem w Teatrze Syrena. Dziś są u nas w Teatrze na Woli zespół, który naprawdę zrobił karierę. Dzieci fantastycznie przyjmowały ten zespół. Mam nadzieję, że dzisiaj też go przyjmiecie z radością. Zespół artystyczny z pełnym szaleństwem i temperamentem. Uwaga, uwaga! Unikus! How about playing something different?
prowadzę dzisiejszy pokaz przygotowany przez Klub Artystyczno-Sportowy Unikus. W imieniu całej grupy i naszego trenera, pana Andrzeja Piątkowskiego, chciałabym wszystkich serdecznie powitać, szczególnie naszych najmłodszych widzów i zarazem życzyć miłej zabawy. Przed chwilą widzieli państwo prolog, czyli krótki numer, w którym występują wszyscy członkowie klubu Unikus. Natomiast teraz zapraszam wszystkich do obejrzenia numeru zatytułowanego Piramidy. Jego wykonanie świadczy o wielkich możliwościach, a także zdolnościach członków klubu Unikus. Wykonają oni dla państwa wiele trudnych i skomplikowanych elementów. Życzę miłej zabawy. Thank you.
szczególnie gorące brawa sprawiły radość jego wykonawcom, którzy w przygotowania do tego występu włożyli bardzo dużo pracy i starań. Teraz zaś powróćmy na chwilę do szkolnej klasy. Każdy z nas był kiedyś uczniem, a jak widzę, większość naszych widzów jest nim nadal. A ty czego tu? Momencik. Kurwa, ja tu sprzątam, no! Jeszcze momencik. Przenieśmy się do szkolnej klasy. Co może się wydarzyć, gdy nauczycielka w czasie lekcji wyjdzie niespodziewanie z lekcji? Przekonajmy się, czy scenka, którą za chwilę zobaczycie, jest prawdziwą. Uwaga, uwaga! Stoją się mocni, widzieć ogon! Wy się kuna nie śmieta, tylko mi tu pomóc, mówię! Który dokładnie tam? I to byś, mówię! Nie da się śmieć! Raz ku nas chodzę, a tu stół do sufitu przylepią! Chodźmy na to rzucia! Oczywiście dobra. Stoją się mocni. Thank you.
widzieliście, była prawdziwa? Trudno do wyjaśnienia. Natomiast teraz chciałabym Wam zaprosić do wesołego numeru, który będzie wykonany przez najmłodszych członków klubu Unikus, a zarazem rówieśników większości z Was. Zapraszamy. Thank you.
stopnia duetu, czyli bardzo romantycznego, a zarazem zapierającego dech w piersiach numeru w wykonaniu naszej młodej debiutantki Arianny Czajkowskiej i Roberta Kruzy. Serdecznie zapraszamy. Thank you.
brawami doceńmy jeszcze raz pracę, w jaką włożyli Arianna i Robert przygotowania do tego występu. Sceną do kolejnego i niestety ostatniego już numeru, ja pokrótce przedstawię dzieje naszego klubu. Jak wspomniałam na samym początku, naszym trenerem, a zarazem założycielem klubu, działającego już od 5 lat, jest pan Andrzej Piątkowski. Nasze treningi odbywają się w 7 szkołach na terenie całej Warszawy. Można się na nich nauczyć gimnastyki akrobatycznej, samoobrony, czyli podstaw judo z elementami akrobatyki, a także uczestniczyć w zajęciach aerobiku. Przygotowania dobiegają powoli do końca, dlatego zapraszam wszystkich na wesoły numer wykonany w rytmie rock'n'rolla. Thank you.
spodobało i miło bawiliśmy się z unikusem. Jednocześnie dziękuję pani Barbarze Rucz oraz pani Barbarze Tworzenie Owsiak za pomoc w przygotowaniach do dzisiejszego występu. Mam nadzieję, że miło bawiliście się z naszą grupą. Dziękuję. Dziękujemy, ulubione dziewczynie.